krótko i na temat. Dzisiaj street fishing tutaj w centrum Wrocławia. Maciek, Adrian, siemano. Siema. Jest z nami jeszcze Michał, nasz przewodnik. Pokaże nam co i jak. Także... Kuchenkę wziąłeś? Tak. I co powiesz, Maciek, na ten załadunek? No, że niedługo to trzeba będzie busem jeździć. Dobrze, że mamy busa, co Maciuś? No, dobrze, że mamy busa, tylko busem nie wszędzie wjedziemy. Będzie tak jak... Tak jak w niedzielę było, to byśmy busem tam za Chiny nie wjechali. Posłuchaj, nie przejmuj się na zapas. Nie, ja się nie przejmuję. Ale zupki chińskie dzisiaj będą. Nie, dzisiaj będzie coś innego. Zupka chińskie też. Trochę. Co? Wracać będziemy pod górkę, nie przejmuj się. Zejście do wody. Dzisiaj, jak przed tygodniem, na Zanętę łowimy Match Pro Super Karmel, która się sprawdza ostatnimi czasy. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie się rozwijamy, uciąg jest taki, a nie inny. Trzeba walczyć. Ona jest fajna, klejąca, więc może będzie się ładnie trzymać na właśnie przy takim uciągu, jak tutaj dzisiaj jest. Mam kraka czarnego. No. Grubego, od razu. Czarnego kraka z... Czarnego z... Leść z pociągu. Bez problemu wytrzymuje bez wody. Nie ma. To zgniła. Maciek, branie, branie, Maciek! Kto to widział? Kto to widział? Dwa kije ci nie pomogą. No tak. Są brania. To, przy, gadaj, to przypilnuj jednego. Jednego raz tam, drugiego, drugiego. Ale już coś. 1-0 jest, jest. Płotka! Pierwszy! Piękna płoteczka, pierwsza Adrian złapał. Super. Ja mam ksywę dla Adiego. Jaką? De Vito. Jaką? De Vito. Czemu De Vito? De Vito Corleone, a Fiozo, kurwa. Ja nie wiem, że podobają ci się moje okulary. Maciej będzie przyrządzał nam żurek teraz. O. W warunkach polowych i spartańskich. To jest żurek, kurwa. Kącik kulinarny, Maciej. To jest. Kącik kulinarny. Magda Gessler będzie mogła się uczyć. Albo kurna okrasa. A żurek własnej roboty? A nie jakieś zupki chińskie. A nie jakieś zupki chińskie, kurwa.
proponują, kurna, jakieś zupki chińskie. Bartek nie będzie marudził, kurna, że jest głodny. Daj Bartkowi flaczki i powiedz mu, że to żurek. Może... Zobaczymy, co zrobi. Dobre. O. Ciekawe, czy pozna, nie? Na pewno nie pozna. Co? To głodny taki jest, na pewno nie pozna. O, Maciuś, jaka płoteczka! O. O Jezu święty, ty, ale wygląda trochę jak krop, ty. Jak jaś bardziej, jak jaś. Ale branie było... Ale piękna, Maciek! Ale branie było bardzo delikatne. Delikatne? Tak. No, ponad 25 ma. Branie było bardzo delikatne. Później zrobimy zbiorówkę. Później zobaczymy, co będzie, ale ładna grubietka. No. Maciek, piękna rybka, naprawdę. Piękna, jak na płoteczkę, kurwa, bardzo ładna, mi się też podoba. No i widzisz, a tak narzekałeś, że trzeba dygać. Ale masz, rekompensatę masz? Mam, no dobrze. I cieszę się przeogromnie. Powiem tak. Trzy ochotki, jeden biały. Liseczki mamy. Liseczki, pierwsze liseczki z góry trzeba wyrzucić. Nie widzę brań, kurna, bo nie siedzę w kijach, kurna, bo chłopaki są głodne. Ale żurek już się ładnie grzeje. Dzisiaj głodni nie będziemy. Nie ma dzisiaj zupek chińskich. Dzisiaj jest swojskie jedzenie. Lubię gotować. Słabiutko, ale za to z jedzeniem lepiej. Dzisiaj słabiutko, jedynie trzy ryby. Jaja zgarza, Maciek ładną płotkę i Adrian mniejszą. Ale za to jest eleganckie jadło. Od Maćka zrobiony żurek. Zarąbisty. Maciek chyba będę musiał wziąć od siebie przepis. Kajny problem. Adrian, weźmiesz się za siebie? A co? Ludzienko ci idzie. A ty co masz? Pochwal się. Co? Płoteczka. Pięknie. Następna płoteczka. Jest płoteczka. Tutaj jest taki gigant. Trochę mniejsza. No. A teraz idziemy na makrele. Co się dzieje? Słuchajcie, coś się zaczęło dziać, ryba zaczęła pobierać. Troszkę mniejsza płoteczka, ale zaraz po rzucie.
mogą brać z opadu. Nie zdążyłem zarzucić drugiego kija, a tu już było branie. Jeden biały, jedna pipka czerwona. Dobra. Polański. Bartek, powiedz, co jest? Devito Polański. No wiadomo, klasyk. Czyli... Pipka chińska. A smak? Devito pomidorowy. Polański. No to najlepszy, jaki może być. Taka. No to już zjadłeś prawie. Majka, nagrywaj, zaraz będzie się kopać. Bardziej masz ten, spaghetti teraz tam widzę. Klasy, klasy. Bardzo, Jaceku. Co tu dużo mówić? Za, jak dla mnie zamiałka jest. Taka jest, kurna, bardzo... Brakuje jej. To są same. Grubej frakcji. Tak, ale to są same te. Jakieś otręby pszenne. Jakieś coś i popatrzcie, ona się jest mokra, a nie chce się kleić. Branie naprawdę. Tak, dobra. Mokra, a nie chce się kleić. Masz? Nie, jak nic. Masz? Nie. Nagrywaj. Nagrywasz? Nie, tak. Jest. Nie ma? Jest. Nie ma co podbieraki. Nie mamy. Po co? My chowamy podbieraki, bo wtedy brania są. Dobra, nasze dzisiejsze wyniki bardzo słabe są. No ale coś tam zawsze jest. Niestety street fishing się nie udał. Jakieś tam parę rybek. Bardzo mało. Na rękę zmieszczę je. O. Tutaj takie rybki mamy. Malutko rybek. W jednej ręce. W jednym ręku się mieszczą. O, to jest moja największa. Ale pociska. To jest moja największa. Szablonowe ryby, dobra, do wody. Tutaj są malutkie. Wracają rybeczki. Poszły. Pora na jakieś małe podsumowanie. Żony brawo z tyłu. Devito Corleone, kurwa. Ale jak inaczej jeszcze? Jakaś inna ksywa była dla niego. A to ty, kurwa, poznański czy kurwa? Nie, poznański. Dobra, tak czy siak, pora na małe podsumowanie. Nasza trójka tutaj jest właśnie po wędkowaniu parogodzinnym. Niestety padło tylko parę ryb. Ja złowiłem sam jednego jazgarza. Maciek złapał dwie płotki. I jazgarza. I sandacza amerykańskiego. Czyli z jazgarza. I Adrian złapał płotkę tu na wieździe właśnie się. I jazgarza. I jazgarza, także ja przegrałem ze wszystkimi. Ogólnie słabo, syf, kiła i mogiła. Krótko mówiąc, może nie wiem, może w lato tu jest lepiej czy coś, tak czy siak. Pierwszy i ostatni raczej raz tu byliśmy. Ogólnie filmik powstanie tylko dlatego, że jest ciekawy krajobraz, nietypowy, bo dla wędkarskich wyników nic tu nie było do klejenia. Także trzymajcie się, z pozdrowieniami, Feder Fanatics!